Przyjaciele, chcę dzisiaj mówić o wyłączeniu. O tym, że masz w sobie siłę do zdobywania bogactw, że ty ją posiadasz, że to jest wmontowane w ciebie. Tak jak jest, jakby to było częścią twojego organizmu. Mówimy w tym cyklu o tym, co mamy, co posiadamy, coś, co jest naszą własnością. Kiedy się mówi o łasce, to mówi się o tym właśnie, co Bóg ci dał. Nie wypożyczył, tylko dał. Jest to twoja własność. Ludzie troszkę to myli, bo myśli, że jak coś posiadamy, to to jest cały czas własność Boga. A ty masz to jakoś na wynajmie. A tak nie jest. To jest twoja własność. Czy to oczywiście zdasz sprawę przed nim z tego, co z tym zrobiłeś, ale na troszkę innych zasadach, wiesz. Chodzi o to, że ty posiadasz zupełnie, po prostu to posiadasz. Wszystko, co masz, to posiadasz. Jest to twoje. Jest napisane w 5 Księdze Mojżeszowej 8:18. Pamiętaj, że to Jahwe, twój Bóg, daje ci siłę do zdobywania bogactw. Dlaczego ci daje siłę? Aby potwierdzić swoje przymierze. Zobaczcie, to jest ciekawy werset. Daje ci siłę do zdobywania bogactw, aby potwierdzić swoje przymierze. W ogóle wiecie, że człowiek w ogóle powinien samodzielnie myśleć. Samodzielnie. Człowiek powinien samodzielnie myśleć. Ludzie, którzy myślą samodzielnie, to są ludzie, którzy oni zaczynają wyciągać wnioski. Ludzie, którzy myślą w oparciu o szeroko pojęte opinie, ich jest pełno wszędzie, zazwyczaj nie wyciągają wniosków, tylko absorbują te opinie i potem uważają, że to jest ich zdanie. Taka jest niestety, taki jest los większości ludzi. Natomiast generalnie człowiek jest powołany do tego, żeby myślał samodzielnie. I teraz Bóg nigdy nie pogwałcił czegoś takiego, bo On sam to dał człowiekowi. Bóg chce, żebyśmy myśleli samodzielnie. I Bóg chce, posłuchaj teraz, żebyśmy mieli świadomość, że winniśmy chcieć, aby On potwierdzał swoje przymierze wobec nas. My mamy tego chcieć. Chrześcijanin to nie jest taka w relacji z Bogiem. Chrześcijanin to nie jest pasywna postać, która mówi: o, dałeś mi łaskę, jestem w twoim ręku, rób ze mną co chcesz, ja w tym wszystkim trochę nie mam udziału. Nie. Chrześcijanin to jest człowiek, który bardzo świadomie ufa Bogu, bardzo świadomie ufa i bardzo świadomie podejmuje decyzje w oparciu o Boże prawdę. To robi bardzo świadomie. Znaczy, tak powinien robić. Powinien tak robić. I też powinien relacji z Bogiem oczekiwać od Boga potwierdzenia Jego przymierza. Potwierdzenie to nie jest zaprzeczenie temu, że się w coś wierzy. To jest absolutnie nieprawda. Oczekiwanie potwierdzenia to jest bardzo właśnie świadome oczekiwanie na to, no co Bóg obiecał. I skoro obiecałeś, no to ja tylko chcę. Rozumiesz, jak powiedziałbyś, że mnie kochasz, to mi pokaż. No bo wyobraź sobie, że spotykasz człowieka, który mówi: kocham cię, ale to się wszystko kończy na tym, że on powiedział, że cię kocha. I mówi, i jeszcze by do ciebie powiedział: uwierz mi teraz. Jak to uwierz mi teraz? Musisz mi przedstawić materiał dowodowy miłości do mnie. Nie ma materiału dowodowego, nie ma żadnej wiary. Wiara to nie jest jakieś dziwaczne ufanie w ciemno. To w ogóle jest nieprawda, to nie jest wiara. Wiara się opiera na materiale dowodowym, na faktach. W ogóle wiecie, że wszystko się opiera na faktach. Kochasz mnie? To mi pokaż.
pokaż. Kochasz, to pokaż, jak kochasz. Ja bardzo skracam tą myśl, bo tutaj chodzi o to, że mając realną relację z Bogiem i przychodzisz do Boga i nie gadasz w ten sposób. Natomiast chodzi o to, że ty realnie oczekujesz realizacji przymierza. Ok? Realizacji przymierza. Ty jesteś w tym, ja nie po to zaufałem Bogu, że teraz ja będę w ogóle, ok, no coś się nie wydarza w moim życiu, no to w porządku, ja się z tym godzę, to z Bogiem chodzę. Nie, ja się z tym nie godzę. Po pierwsze wiem, że Bóg jest wierny. A więc jeżeli Bóg jest wierny, to nie ma bata, że musi nastąpić realizacja Jego słowa. No więc jeżeli ona nie następuje, to gdzieś jest problem. Ja w ogóle uznaję, że jest ten problem. Nie mówię, o nie ma problemu. No jest problem. Jest problem, bo ja oczekuję potwierdzenia przymierza. Oczekuję mocy, oczekuję siły, oczekuję zaopatrzenia, oczekuję zdrowia, oczekuję tych rzeczy w swoim życiu. Oczekuję miłości, relacji, w ogóle tego oczekuję. Tutaj jest napisane, że Bóg dał ci siłę do zdobywania bogactw, aby potwierdzić swoje przymierze z tobą. Hebrajskie słowo koach, czyli siła, to ona oznacza pewien, bo to jest ciekawe, to jest pewien gatunek jaszczurki w ogóle, to jest właśnie cały kochany język hebrajski, nie? Że to jest taki pewien gatunek jaszczurki występujący na tamtych terenach. To odnosi się do jej atrybutów. A więc kiedy Żyd mówił, że Jahwe dał mi siłę, to drugi Żyd miał przed oczyma ten rodzaj jaszczurki. On wiedział, co to jest za jaszczurka. I w dalszym rozwoju tego słowa koach było jasne, że jeżeli ktoś miał siłę, to była to siła, wytrwałość i spryt. To się tak określało. Bo ta jaszczurka była niesamowicie silna, bo ona wytrzymywała nadepnięcie kopyta konia. Rozumiecie? To bardzo elastyczny rodzaj jaszczurki. Jedyny, dlatego Żydzi zaabsorbowali to słowo, to koła, prawda? Że to jest jaszczurka, na pustyni nadepnął koń, a ona uciekła spod kopyta konia. Normalnie powinna być zgnieciona tym kopytem. Ona była silna. Mówili koach. Ty jesteś koach, ty jesteś jak ta jaszczurka. Silny, wytrzymały i ona była też niesamowicie sprytna, szybka. Silny, wytrzymały, sprytny. To oznaczało koach. I to jest duże to słowo, że Jahwe, Bóg Twój, dał Ci koach. Siłę, wytrzymałość i spryt. To jest w ogóle spryt. To jest w ogóle coś, co jest często kojarzone z takim życiem na krawędzi. Sprytny gość uniknął tego czy tamtego. Sprytny, udało mu się wejść, udało mu się załatwić, udało mu się to, udało. Sprytny człowiek. Gdzie nie pójdzie, coś załatwić, gdzie nie pójdzie, coś zrobić. I rzeczywiście to słowo to oznaczało. Że to nie było, że ja jestem, jestem silny w Chrystusie, prawda? Bo teraz, jeżeli my rozumiemy, zaczynamy rozumieć tymi kategoriami, to jeżeli ty jesteś silny w Chrystusie, to ty musisz być jednocześnie wytrzymały na rzeczywistość, która jest wokół i sprytny, tak, aby w tej rzeczywistości się poruszać. Musisz być spryciarzem życiowym. To chrześcijanie to ma spryciarz życiowy. Dlaczego? Bo to zostało udane do jego ducha. Bóg dał ci siłę, koach. I tym koach on potwierdza swoje przymierze. Czyli jak chrześcijanin jest, ja nazywam to niepełnosprytny, rozumiesz? To znaczy, że on nie rozumie, że on ma koach. Bo mi nie wychodzi to, bo mi nie wychodzi tamto. Ale przecież ty to masz. Masz koach. Masz. Masz siłę. Zdobywanie, kolejne słowo, asach. Słowo to oznacza zrobienie czegoś. Znowu ciekawa rzecz, że nie zdobycie pod tytułem znajdę, tylko zrobię.
Asach, to jest ja zrobię na zasadach wypracowania. Czyli Bóg dał ci siłę, wytrzymałość, spryt, abyś mógł coś wytworzyć. I tu znowu jest kolejna grupa duchów, które zwodzą chrześcijan, bo ci liczą, że coś znajdą, że coś im się uda. O, to jest w ogóle uda mi się. No nie znalazłem pracy, nie udało mi się. Zaraz. Przecież ty masz wypracować pracę. Wypracuj. Albo mi nie wyszło w biznesie. Wypracuj. To w ten sposób jesteś pobłogosławiony. Koach, Asach. Siła do zdobywania. Siła, wytrwałość, spryt do wytwarzania. Wytwórz coś. Wytwórz. A rozumiesz? Wytwórz. Wiecie, że do końca działania tutaj naszego zespołu na ziemi to będziemy ludzi wyciągać z etatów. Etat musisz traktować, rozumiesz? Ja nie mówię, że każdy pójdzie, bo to każdy ma wolną wolę, każdy człowiek. Ale etat to jest brama do swojego biznesu. To trzeba tak traktować. Mam etat, okej. W porządku, pracujesz na etacie. To jest bardzo dobrze pracować na etacie. Dobrze zarabiasz, jesteś mądry, kreatywny. Natomiast pamiętaj, że jesteś w połowie drogi cały czas. Co tam dalej masz? Możliwość przejścia do salonu numer 2. I salon numer 2 to jest własna działalność gospodarcza. To jest salon numer 2. I on czeka na ciebie, na każdego czeka. Prawda? Samodzielny system w ogóle zarządzania, w ogóle zarabiania, zarządzania i tak dalej. Samodzielny. To jest zamysł, ten najwyższy zamysł Boży. Etat jest do tego drogą, a dlatego przypominam, że etat nie jest etapem końcowym. Jeśli ktoś się zatrzyma na tym etapie, nie ma żadnego problemu. Rozumiesz? Tylko, że możesz więcej. Tam jest ten drugi pokój. Możesz go nie użyć w życiu, jak nie będziesz chciał. Bo to tylko zależy od twojej woli. Ale rzeczywiście posiadasz do tego siłę. Do tego posiadasz umiejętności, aby przejść w to miejsce, ponieważ dopiero tam zachodzi realna reakcja wytwarzania. Sam sobie coś tworzę. Ja sobie coś tam będę tworzył. Jedni będą to robić w takiej sferze, drugi w innej. To jest w ogóle nieważne, jak ty sam tworzysz. To jest nieistotne. Nie? Ale robisz to sam. Rozumiesz? Bo masz do tego absolutną możliwość. Bóg dał ci siłę do zdobywania bogactw. Słowo bogactwo, hail, to słowo nie oznacza jedynie bogactwa materialnego, też jest bardzo ciekawe słowo, ale oznacza cztery elementy. Moc, sprawność, wojsko i odwagę. To samo słowo. Moc, sprawność, wojsko i odwaga. Czyli teraz bogactwo to zasobność wewnętrzna człowieka, czyli to, co człowiek ma w swoim wnętrzu, czyli to, jak jest bogaty w swojej duszy, prawda? Czyli ma te umiejętności wewnętrzne, to umiejętność pewnego rodzaju charakter człowieka, to też jest w ogóle to słowo bogaty. Człowiek jest bogaty na poziomie charakteru, że może absolutnie posiada możliwości sięgnięcia po najwyższe formy charakteru. Również jest to ochrona człowieka. Czyli bogactwo oznacza to, że człowiek ma pełne predyspozycje, żeby być chronionym, żeby się ochronić. Prawda? Pod każdym względem, na poziomie duchowym, psychicznym czy fizycznym, się może ochronić. I to też jest słowo, które oznacza właśnie odwagę. A więc bogactwo, tak? W bogactwo zalicza się odwaga. Czyli to, że jestem, jeśli ktoś mówi, Żyd, gdyby powiedział, jestem bogaty, to oznaczało to, że jestem głęboki wewnętrznie, mam silny charakter, jestem zabezpieczony życiowo i jestem odważny.
To oznaczałoby słowo bogactwo, gdyby powiedział je Żyd do Żyda. Rozumiecie? To, i to jest bardzo głębokie. Bo to się okazuje, że jeśli my mówimy o głębi, jakby takiej pełnej formie zaopatrzenia życiowego, to my musimy zrozumieć, że Bożym zamysłem jest, aby wszystkie te sfery były w ten sposób zabezpieczone. Dałem Ci do tego siłę, spryt, wytrwałość, abyś to wypracował, żebyś wypracował swoją głębię wewnętrzną, żebyś wypracował swój charakter, żebyś wypracował ochronę swojego życia i żebyś wypracował w sobie odwagę. Ja Ci do tego dałem siłę, wytrwałość i spryt. Jako potwierdzenie mojego przymierza z Tobą. Dałem Ci to. Masz to w sobie. Masz te możliwości. A pamiętajcie, diabeł będzie zawsze działał z przeciwnej strony. Będzie cię chciał utwierdzić, że to jest nieprawda, że Ty masz tą siłę. Będzie chciał Cię nakłonić, żebyś się o nią modlił. Będzie Cię chciał nakłonić, żebyś tam się, kurczę, jej wyparł. Coś tam będzie Ci chciał coś kręcić. Będzie Cię grzechem kusił, powiedział, no przecież dobra, przecież słuchaj, spójrzmy prawdzie w oczy, no cienki jesteś, no. Zgrzesz sobie, będzie jak dawniej, no. Zgrzesz. I teraz głupi człowiek, no mówi, no zgrzeszę, no. No tylko nie potrzebuje niczego. No rzeczywiście, tylko niczego nie potrzebuje, bo to nie potrzeba, wiesz, żadnej wielkiej filozofii. Jednak Bóg dał Ci siłę do tego, abyś właśnie zdobywał bogactwo. Dał Ci do tego pełne wyposażenie. To słowo potwierdzić, żeby potwierdzić swoje przymierze. Hebrajskie słowo kum. I to słowo oznacza wstać i wyruszyć. Jest tu informacja zatem o praktykowaniu. Zobaczcie. Ja, Jahwe, dałem Ci siłę, wytrwałość i spryt do wypracowania w sposób praktyczny Twojego wnętrza, charakteru, zabezpieczeń wszelkich i odwagi. W praktyczny sposób. Ja nieraz to powtarzam przy takich rozmowach, często ktoś mnie zapyta, czemu wzbudzacie takie kontrowersje? Ja mówię, no jest jeden powód, dlaczego to robimy. Jeden. Tym powodem jest to, że my wprowadzamy w praktykę rzeczy, o których wszyscy chrześcijanie mówią. Przecież ludzie, spójrzmy prawdzie w oczy, my niczego nie robimy, o czym się nie mówi w kościołach. Ile razy słyszeliście, jeśli mówię do tych z was, którzy byli w jakichś religijnych miejscach, że litera zabija, duch ożywia. No kurczę, zapytasz każdego człowieka wierzącego, litera zabija, tak, litera zabija, amen. Spal Biblię, proszę, publicznie. Zobaczysz, co będzie. Wziął Biblię, muszę spalić. Publicznie na ulicy. Teraz proklamuję to słowo. To zabija. W ogóle człowieku, ci sami ludzie, którzy przed chwileczką mówili, wow, tak, masz rację, jesteś naszym bratem, teraz będą mówili, nie, nie jesteś naszym bratem, jesteś antychrystem. Spaliłeś Pismo Święte. Mówię, no tak, bo chciałem zaprezentować to, w co wszyscy wierzymy. To, co wierzymy wszyscy, no, chciałem właśnie to zaprezentować, no nie wiem, no. No, zaprezentować. Chciałem to zrobić. Więc praktyka. I Bóg, tutaj jakby Bóg mówi, daję Ci siłę do tego, abyś to w sposób praktyczny zrobił. Czyli Ty nie posiadasz w sobie enigmatycznej siły mojej, do tego, abyś o tym myślał, abyś na tym zastanawiał, tylko możesz to zrobić, co byś tam chciał zrobić. No chciałbym, Boże, się zabezpieczyć. No to nie jest problem. Bóg mówi, możesz się zabezpieczyć. Absolutnie zabezpiecz się. Są tacy ludzie, którzy mówią, że chodzenie z Bogiem nie polega na tym, żeby się zabezpieczać, trzeba chodzić w wierze. Ja mówię, jesteś nienormalny. Właśnie chodzenie w wierze doprowadza do tego, że się zabezpieczasz. W ogóle jest bardzo proste. W ogóle rozumiecie to? To chodzenie w wierze do tego doprowadza, że się zabezpieczasz. Oczywiście, jeśli odwrócimy kota ogonem,
prawda? I będziemy stosować systemy zabezpieczeń nie wierząc, tak? To się odwróci przeciwko nam w konsekwencji, bo tak jest zawsze. Bo to jest jakaś wejść do Kościoła katolickiego Ojca Chrystii. Rozumiesz? Nie tylko cię nie wpuszczą, ale że cię ministra ci ubiją. Tutaj chodzi o to, że jesteś, musisz być praktykiem w tym. Rozumiesz? Praktykujesz słowo. Ty po prostu praktykujesz. I masz siłę do tego, żeby je spraktykować, żeby je zrobić po prostu. Masz taką siłę. Możesz się zabezpieczyć. Dlaczego mogę się zabezpieczyć? Mam do tego siłę. Mam do tego wszelkie predyspozycje. To się zabezpiecza. Zabezpieczam się. Są różne sytuacje w życiu. Rozumiesz? W jednych sytuacjach chodząc w Duchu Świętym zabezpieczasz się w ten sposób, że nie interesujesz się swoim majątkiem w danej chwili. Rozumiesz? I to jest w ogóle twoja wiara. W innym momencie zabezpieczasz się w ten sposób, że ty budujesz całą strukturę ochrony wokół tego majątku. I to jest normalne. Raz Jezus mówi, chodźcie, nie zabierajcie laski, torby, niczego, a potem się pyta, ile tam broni macie? Dwa miecze? No dobrze, to weźcie. Mówię, kurczę, o co chodzi? Bo to były różne sytuacje, różne klaty, ale zabezpieczenia były takie same. Tu byli zabezpieczeni tak, a tu mają być zabezpieczeni tak. I co? Bóg dał ci do tego siłę, wytrwałość i spryt. Czyli pełną zdolność na przykład zabezpieczyć się. Rozumiesz? Ktoś mnie kiedyś zapytał, czemu, bo z kimś rozmawiałem, mówiłem, że wykupiłem autokasko w samochodzie. Mówię, czemu wykupiłeś autokasko? Nie ufasz Panu? Ja mówię, o co? No twój samochód. Ja mówię, no ufam Panu o mój samochód. To czemu wykupiłeś autokasko? Ja mówię, no bo ten samochód musisz to wiedzieć, że po ziemi jeździ. A ja mam w swojej Biblii napisane, że w ogóle to wszystko, co się dzieje na ziemi, jest oddalone od Pana. Mam też napisane, że diabeł bez przerwy krąży i patrzy, jak coś zrobi złego. To właśnie w mojej wierze mam pieniądze na autokasko i daję samochód do służby i to jest samochód, który ma autokasko. To jest proste jak konstrukcja cepa. Powiem. Jeszcze mi się w życiu nie zdarzyło, żeby to przyniosło jakąś stratę. Kiedyś potrzebowałem pieniędzy, lata temu. W samochodzie było autokasko. Śmieciarka wyjeżdżała, uderzyła mi w samochód. Zgięła mi drzwi. Można to było wyprostować palcem. Ale ja tego nie prostowałem palcem. Ja zgłosiłem to na autokasko. Dostałem tyle pieniędzy, ile potrzebowałem tak akurat na to dzieło Boże, które miałem mieć. I koniec. A kupiłem sobie drzwi do tego samochodu w Legionowie, proszę Ciebie, jakiegoś tam gościa za 100 zł. A drugi mnie wziął, to założył za 50. A ja tymi pieniędzmi za to kasko przeżyłem królestwo. Bo jestem sprytny. A nie chodzę i nie opowiadam głupot sobie i innym. Rozumiesz, na czym rzecz polega? W ogóle trzeba umieć to zobaczyć, jak to się robi. Wielu chrześcijan to myśli, wiesz, jak czołgiści. Wiecie, jak czołgiści myślą w takim czymś. No i czterech pancernych. Tam jeździł ten człowieku, kurczę, Gruzin, Gregory Sakalaszwi. Jak on wychodził z tego czołgu, to on miał takie czarne tutaj. Takie czarne miał. Całą twarz miał jaśniejszą, a tu miał taki czarny pasek. Rozumiesz, od tego całego kurzu i tak dalej, bo on tylko przez to patrzy. Ja czasami patrzę na niektórych chrześcijan, mówię, człowieku, jak Gruzin. W duchu jak Gruzin, tylko tyle widzi. Przecież jeszcze cały świat jest. Kura, dół, boki. Przecież my nie jesteśmy koniami. Rozumiesz? My ludźmi jesteśmy, na obraz Boga. A lepiej jak jeszcze taki Gruzin przychodzi i mówi, że ja mam perspektywę proroczą. Ja mówię, jak? Perspektywę. Precyzyjną. Widzicie, dlaczego mi zależy, żebyście uwierzyli w to, że macie taką siłę? Bo to wasze życie
będzie nie tylko uwalniać, ale też podnosić na wyższe poziomy. A zatem, jakie jest duchowe brzmienie wyżej wymienionego wersetu? Pamiętaj, że to Jahwe, Bóg Twój, daje Ci siłę, wytrwałość i spryt do stwarzania za pomocą wypracowywania Twojej wewnętrznej mocy, Twoich umiejętności, Twojego charakteru, Twojej ochrony i Twoich finansów. Robi to po to, aby wprowadzić w praktykę przymierze, które zawarł z Tobą. Tak brzmi ten werset. On Ci to daje i chce, żebyś w to uwierzył, żeby mogły się zacząć dziać rzeczy. Czemu używam słowa dziać rzeczy? Bo to jest taki slogan charyzmatyczny. Dzieją się rzeczy. Ktoś ustanie z boku, często posłucha grubo. Dzieją się rzeczy. Słuchałeś kiedyś w brzmienie tego sformułowania? Tak. Dzieją się rzeczy. Mistrzostwo świata. Rozumiesz? Szok. Ale będą się rzeczy dziać. Będą się rzeczy dziać, jeśli my tak będziemy myśleć. Jeśli będziemy to rozumieć, że wymiana krzyżowa zostanie wprowadzona do naszego życia nie inaczej niż w ten sposób. Krótko powiedziawszy, jak człowiek siedzi z założonymi rękoma i mówi tak: jestem w Chrystusie i Bóg mi będzie błogosławił, to nic nie będzie miał z żadnego błogosławieństwa. Nic. Ale jeśli ten człowiek weźmie się do pracy w jakiejś dziedzinie, to błogosławieństwo na niego spłynie. To jest proste. Rozumiesz? Kiedy człowiek będzie na przykład czekał i mówi tak: czekam, aż odwaga we mnie wzrośnie, modlę się teraz, biorę post, jadę na komorę, modlę się, aż odwaga we mnie wzrośnie i wtedy będę głosił Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, to ten człowiek będzie się tylko bardziej bał. Nigdy jego odwaga nie wzrośnie, ale kiedy ten człowiek pójdzie i zacznie głosić, drżąc, to poprzez siłę, którą ma w siebie włożoną przez Świętego Ducha, jego odwaga zacznie rosnąć. To jest proste. Proste. Musi być zrobiony ruch. Wspominam to, co powiedział Bóg do Jozuego. Na którymkolwiek miejscu postawisz swoją nogę, dam to. Na którymkolwiek miejscu, lata temu, chodziłem sobie czytywać Biblię w ciepłe dni za takie działki, które są tam u nas przy blokach. Tam jest bagnisty teren, takie zadziadywałem i zebrałem Biblię, tam czytywałem tą Biblię. I pamiętam, czytałem sobie ten fragment tam, wstałem i na takim błotnistym tutaj zrobiłem ślad. Podniosłem nogę i uświadomiłem sobie, że dopiero w te miejsce spłynie Boża moc. W te miejsce spłynie. Drugi raz podniosłem nogę i mówię, to znaczy, że jeżeli jej nie postawię, to Ty nie uwolnisz mocy. A tu się mówi, no tak, 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 tak będzie. Ja mówię, ale jaja. Rozumiesz? Ale numer. Mówię, tak zawsze. No tak zawsze. Tak zawsze będzie. Zawsze. Zawsze z każdym we wszystkim. To w ogóle jest... Rozumiecie? To jest taka sytuacja. Bo on potwierdza swoje przymierze właśnie w ten sposób, że dają Ci siłę, wytrwałość i spryt. Rozumiesz? Do tego, abyś Ty był kompletny i w praktykę to wprowadził. A wtedy niebo się otwiera. Niebo się zawsze otwiera drugie. Drugie. Zawsze drugie się niebo otwiera. Zawsze drugie niebo się otwiera. Najpierw jest działanie na ziemi, potem się otwiera dopiero niebo. Zawsze tak było. Rozumiecie, o co chodzi? Jest jeden precedens. To było przyjście Jezusa Chrystusa, bo trzeba było jakoś ten interes zacząć. Się najpierw otworzyło niebo. Tak? Przyszedł z nieba i otworzyło się i zaczęło się dziać na ziemi. A od tamtej pory już jest w ogóle pozamiatane. To zawsze idzie z drugiej strony.
Zawsze idzie z ziemi. Zawsze idzie. Zawsze idzie. Boże, uzdrów mnie. To jest głucha cisza. Głucha cisza. Rozumiesz, o co chodzi? On tego nie słyszy. Nie słyszy. Przez tubę możesz krzyczeć. Nie usłyszy. Rozumiesz, o co chodzi? Potem zgorzknienie takie powstaje. Ja już długo się modlę o uzdrowienie, nie jestem zdrowy. Co mam zrobić? Nie wiem, no. No co mam zrobić? No żyć jako chory musisz. Bo. Tak coś jest. No nie możesz już. Nie mam dla ciebie innego odpowiedzi. No musisz być chory. Przepraszam się. Nie wiem, no w miarę moich możliwości się tym zaopiekuję, kupię ci leki, coś tam ci zrobię, wiesz o co chodzi, no bo na ile to będzie możliwe, to ci pomogę, ale nie możesz mnie uzdrowić, ja mówię, no nie, no, ty w żadnym wypadku nie działać w określonym kierunku, mówiłem ci niejednokrotnie, kładę na ciebie ręce, mówiłem, jesteś zdrowy. A ty nadal w swojej głowie rozważałeś, kiedy cię przestanie coś boleć? Nadal w swojej głowie zastanawiałeś się, jak bardzo musisz być ostrożny? Nadal w swojej głowie myślałeś, co się stanie, jak nie będziesz ostrożny? Ja mówię, i ty się dziwisz, że ty dalej jesteś chory? Weź zrób coś, żeby potwierdzić. Weź coś potwierdź. Potwierdź coś. Sam potwierdzić. No coś takiego, co normalnie by cię to zabiło. Żeby cię to zabiło. Zacznij działać w oparciu, rozumiesz, o swoją wiarę. Kiedyś w jednym kościele baptystycznym usługiwaliśmy, mieliśmy spotkanie uzdrowieńcze i przyszła babcia. Przyszła babcia. Babcia była głucha. Miała takie wsadzone aparaty w uszy, co pomagały, żeby tam trochę słyszała. Ja położyłem na babcie ręce i powiedziałem do tej babci, baptystki, jesteś zdrowa. A babcia i wyjęła, ja nie zabiłem, wyjęła tę człowieka aparaty z uszu i poszła. Przyjęła uzdrowienie. Jak, nie wiem, żeby wam nie skłamać, no sala powiedzmy trochę mniejsza niż ta, no połowę mniejsza. Stałem tu, ona przeszła 6 metrów i ktoś, jakiś tam gorliwy w ogóle baptysta, krzyknął coś. Nie pamiętam, halleluja, chwała, nie wiem co tam krzyknął. A ona podskoczyła. Ona to usłyszała. Ode mnie odchodziła w takim samym stanie, jak przyszła. Natomiast ona przez wiarę wyjęła sobie to, i na tych 5 metrach, czy 6, nastąpił manifest Boży. Rozumiecie? 5-6 metrów, manifest Boży. Ja byłem pewny, że jest zdrowy. Ale ja to byłem w konfliktowej sytuacji. Nie dosyć, że tu przyjechałem, błyszczę na tej scenie. Rozumiem, wszyscy baptyści się na mnie wpatrzą jak w Jezusa. To jeszcze parę groszy to dostanę. Kurczę, mówię, wiesz, rozumiesz, jestem w bardzo dobrej sytuacji tutaj. Ale tu jest babcia, starsza osoba, która przez lata mi słyszy. I teraz co się dzieje? Tu się nie otwiera niebo na moje działanie, ludzie. Tu się otworzyło niebo na jej działanie. Rozumiecie, o co chodzi? Ja w ogóle uważam, to jest moje prywatne zdanie. Z tym nakładaniem rąk. Nie? Tutaj jest więcej manipulacji, rozumiecie o co chodzi, niż rzeczywistego w ogóle dotknięcia Ducha Świętego. Naprawdę. Ludzie potrzebują usłyszeć od kogoś, że są zdrowi. Rozumiesz? Trzeba w ogóle, jak na nich kładziesz ręce, ludzie się skinają, żeby Duch Święty przez mnie przepłynął, żeby przepłynął. Wyrósł. Podejdź do Niego, połóż na Niego ręce i powiedz, jesteś uzdrowiony w imieniu Jezusa. Wiecie, co to dla Niego znaczy? Tak samo jak jest z tym olejem. No już dobra, ręce, okej. Okay. Jest przepływ, powiedzmy, Ducha Świętego. Załóż.
Namaśćcie go olejem, będzie zdrowy. No niech ktoś mi to wyjaśni. Dlaczego olejem? Dlatego, że w ogóle w tradycji już judaistycznej w ogóle olej jest symbolem Ducha Świętego. To jest to się leci po religii. To się po religii leci. Rozumiecie, o co chodzi? I teraz ludzie w ziemi uwierzyli, że jak ich się namaszcza olejem, to nie będą zdrowi. Ja nieraz patrzyłem, człowieku, w jakimś tam kościele usługujemy i Duch Święty mówi, dawaj, trzeba ich namaszczać olejem, bo niby to przyjmować. Ja mówię, Boże, a według mnie z tym olejem, bo ja już wiedziałem, jak z tym olejem, wiesz, nie? Bo już wiedziałem w sercu. A zawsze miałem olej. Zawsze wszędzie olej włożyliśmy. Byliśmy człowieku, zawsze byliśmy z olejem. Dobra, patrzę, no modlimy się, nic się nie dzieje. Wziąłem te tubki oleju, otwieram, namaszczam, pum, upadła na ziemię. Przecież nie stało. Rozumiesz, co chodzi? Akurat tu Kościół Zielonoświątkowy. Nakładanie rąk było już tam powszechne, przyzwyczaili się. Namaszczanie olejem to było coś spektakularnego. Przyszedł, namaścił olejem, uzdrowiony, uzdrowiony, uzdrowiony. No nikt mi nie powie, ten olej uzdrawia. Rozumiecie? Tu chodzi o wiarę człowieka, ale o praktykowalną wiarę. To co dzisiaj Mateusz powiedział. Poszedłem, zrobiłem. Opresję temu towarzyszą. Straszne. W ogóle temu opresję, temu, że ten pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, nie towarzyszy. Rozumiecie? I tutaj chodzi o to, że Bóg mówi, dopiero wtedy, kiedy ty ten temat ogarniesz, to tu na manifest nastąpi, bo to nie nastąpi inaczej ten zwaniel. Musisz wiedzieć, że masz to w sobie. Masz to w sobie. Mam siłę do założenia firmy. Co idę? Założę działalność. Zrobię to. Po prostu. I co idę zrobić? Działalność założyć. Będę handlował, czyli butami będę handlował. Będę handlował butami. Boże, daj mi przychylność w ogóle tej hurtowni, żeby mnie dali buty na opóźniony termin płatności. Niech oni mi zaufają przez imię Jezus. Niech będę taki dla nich kurczę wiarygodny, jak tam pojadę. Niech mi dadzą te buty. Ja te buty sprzedam, ja zarobię na nich 30% czystego zarobku. Ja im te buty w ogóle zaraz oddam za te buty. W ogóle będzie wszystko gitło. Panie Boże mój. Co robi człowiek? Wierzy Bogu, tak? Wierzy Bogu. Jedzie tam do tej hurtowni, uśmiecha się od ucha do ucha, rozumiesz? Jest tutaj przygląda się, jaka pani śliczna, jaki pan fajny, ale super, ale super. Dostał ciebie, no dobrze, zaufamy panu. Rozumiesz, o co chodzi? Wielki biznesmen, wiesz, o co chodzi? Jeden garnitur ma. Wielki biznesmen przyjechał. A on pojedzie, szybko garnitur zdejmie, założy dres i poleci na rynek te buty sprzedać. Rozumiesz, o co chodzi? Poleci na rynek, sprzeda buty. Rozumiesz, o co chodzi? Na rynku zapłaci 60 zł czy 150 zł od siebie odstępnego za to na tym rynku handluje. Sprzeda te buty na kocu. Na kocu sprzeda te buty. Rozumiesz, przyleci do hurtowni, zapłaci dzień wcześniej. Rozumiesz? Następnym razem ciężarówki mu dadzą. Weźmie 3 czy 4 meneli z miasta i obstawi nimi rynki w 3 czy 4 miastach. Rozumiesz? Co zrobił? Uwolnił siłę, wytrwałość i spryt. Kurczę. Człowieku, jak w świecie byłem, nie było możliwości, że gdzieś pojechałem, czegoś nie dostałem. Ja nie mówię o małych rzeczach. Mnie dawali tutaj na przykład tira w ogóle stali na krechę. A ja miałem kurcze ubrania z czucholandu. Rozumiecie? I na szybki poprzykleję, poprzyczepiam. Boza, Wersaczego, okupowany na bazarze Różeckiego na ciuchy szyte. Jak sobie jesionkę szyłem, od razu sobie wszyłem tam Bozę. Ja tą jesionkę nosiłem z tym Bozem. Wiesz, co to znaczyło w ogóle 25 lat temu, kiedy wchodziłeś z jesionką, człowieku, uszytą, prądzie był jakiegoś tam krawca w Nasielsku, rozumiesz? No bo takie coś, mówisz, dłuższy płaszcz. I tutaj boss w ogóle wchodzi, wiesz, o co chodzi. A ty jesteś pusty w ryj. Ja uwalniałem wiarę, jak jeszcze nie wiedziałem, że Bóg jest. Wiarę uwalniałem. Wiarę. W określone działanie. Rozumiecie?
jaszczurka. Dlatego kocham język hebrajski. Masz w sobie siłę, wytrwałość i spryt. Posiadasz je w sobie dziś. Musisz w to uwierzyć, aby zdobywać bogactwa. Musisz je stwarzać za pomocą wypracowywania. Bogactwa do ciebie nie przyjdą i nie zapukają do ciebie. O, jestem, przyjmij mnie. Nikt do ciebie nie zapuka do domu, nie powie, chcesz zarobić. Będziesz marzyć o takich rzeczach, rozumiesz, o co chodzi? Będziesz marzyć. Nikt takiego coś się nie wydarzy. Musisz to wypracować. Już mówię, ja się skupiam na królestwie, ja też się skupiam na królestwie. Właśnie uczę cię skupiać na królestwie. Właśnie ci to pokazuje, jak się na królestwie skupiam. Bo to jest królestwo. To wszystko jest królestwo. Wiecie, że królestwem jest Chrystus. Wszystko, co Chrystus zaproponował, to jest królestwo. Wszystkie prawdy, które wypowiedział Chrystus, to jest królestwo. Zasady, które pokazał Chrystus, to jest królestwo. Królestwa nie ma w jakimś regionie. Gdzie są w ogóle religijni fanatycy, którzy szukają, gdzie ten raj leżał? Szukają, czy to tu w Iraku, czy tu, tam patrzą, czy tam na tej mapie raj leżał. Raj tam nie leżał. Raj wisiał. Wisiał. W czym? W innym wymiarze. Okej? A nie leżał tam. Eufrat, Tygrys i tak dalej, to są w ogóle, to są informacje, które są legendami. Na razie dopatrują, tu było. Jest inny wymiar. Musisz wypracowywać wszystko. Nie bać się. Musisz rozumieć, że Bóg będzie w tym z tobą właśnie. W tym wypracowywaniu. Bogactwo, po które możesz sięgać, to wewnętrzna moc, umiejętności, mocny charakter, ochrona, finanse. Rozumiesz, to są bogactwa, po które możesz sięgać. To bogactwa. Właśnie w wyżej wymieniony sposób Bóg wprowadza w praktykę błogosławieństwa, które masz w Chrystusie Jezusie. On tak to zrobi, wmontował to w ciebie, teraz mówi, użyj, a ja uwolnię moc. Ty odkręć ten mały kranik, który widzisz w sobie teraz, a ja będę odkręcał potężne koło w potężnej rurze. Ty ten kranik tylko, ty weź w to uwierz, że to masz. A ja się resztą zajmę, nie przejmuj się. Jak będziesz śpiewał na ulicy, to będą cię widzieć tacy ludzie, którzy nie zobaczą Cię w innych miejscach. Zobaczą Cię wtedy i przyjdą do Ciebie sami. Tak na przykład był z Claptonem. Nijakim Erykiem. Rozumiecie? Na przykład. I teraz o co chodzi? Ty wychodzisz, grasz na ulicy, rozumiesz o co chodzi? A Bożą sprawą jest to, aby przeszedł tamtędy promotor. Ty odkręciłeś swój kranik i sobie tam przydrągasz. Rozumiesz? A to jest Boża sprawa, czyli jego strona przymierza. Ty zrealizowałeś swoją część przymierza, zrobiłeś to, co masz montowane, a jego sprawą jest to, aby tamtędy przychodził promotor. Aby tamtędy zaczęli przychodzić, ludzie mówili, wow, kto tutaj gra, trzeba go tutaj sfilmować. A ja pokażę, rozumiesz, pokażę Zosię. A to Boża sprawa jest. To nie jest twoja. Twoja być i grać. Co robię? Uwalniam siłę, wytrwałość i spryt. Ja się tym zajmuję tutaj. A zaraz przyjdzie ktoś, kto mnie zobaczy. I to jest Boża sprawa. Boże, ja Cię trzymam za słowo. Ty się zajmij w ogóle tym. Ty się zajmij tym.
Jak ja głosiłem komuś Ewangelię, to potem się modliłem do Boga, mówię: Boże, ja swoją robotę wykonałem, a Ty teraz załaduj mu takie historie, których ja sobie nawet nie mogę wymyślić. Załaduj mu teraz coś. Weź mu coś, zrób teraz. Rozumiesz? Nie wiem, co tam mu zrobić, ale zrób mu coś. Nie wiem jak, a to jest Twoja część przymierza. Przymierze jest między Tobą a Bogiem. Każda ze stron ma swoje prawa i obowiązki. Jeżeli ja realizuję swoją część przymierza, to Bóg ma obowiązek zrealizować swoją część przymierza. To jest Jego obowiązek. Ktoś mówi, jak to Bóg ma obowiązek? Ma! Ma obowiązek zrealizować swoją część przymierza. Jak ja się przyznaję do swoich grzechów, to on ma obowiązek mi wybaczyć. To żadna łaska. A rozumiesz, o co chodzi? O co zrobię? Się przyznałem. To ty mnie wybacz. Ja mówię, patrzę z boku, ale to tak nie żałowałeś. Ale to znaczy, nie żałowałeś. No nie widziałem cię, jak żałujesz. A jak to nie widziałeś, jak żałujesz, co ty masz? Rentgen w oczach? Co ty widzisz, duszę moją? Ja mam taki charakter. Ja jestem flegmatykiem. No tak. Ja jestem flegmatykiem, jego flegmatyk i w ogóle w środku mam tą pokutę. I to Bóg wie, ja wiem. Po czynach moich poznaniu. A nie po tym, w jaki sposób pokutowałem. Jeden pokutuje, bo jest cholerykiem, jak ja. Wiesz, co chodzi? Ja mam choleryczny w ogóle przede wszystkim temperament, ja tak pokutuję. Się zaleję gdzieś tam łzami, gdzieś tam się rozlecę w kawałki, coś tam, wiesz, o co mi chodzi. To ja jestem. Tak. Ale to też nic nie znaczy, bo to zależy teraz, czy czyny będą za tym szły. Zgadzacie się? Tak samo będzie z flegmatykiem. On tak wewnętrznie to zrobi. Rozumiecie? Też czyny będą. Ale to jest, przeprosiłeś, przyszedłeś z grzechami, Boga obowiązkiem wybaczyć. Wierzysz w uzdrowienie, Boga obowiązkiem jest zamanifestowanie uzdrowienia. Tego obowiązek! Rozumiesz? Wytwarza produkt, działa w dziedzinie finansów, jego obowiązkiem jest, tak? Aby zaczęły płynąć pieniądze. Rozumiesz, co masz w sobie? Masz w sobie część przymierza. Piąta Mojżeszowa 28:12. Otworzy Jahwe przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk. Także będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. Ten zwrot, aby dawać deszcz na ziemię we właściwym czasie, oznacza, że Bóg będzie otwierał przed Tobą różne możliwości. Amen. Rozumiesz? A różne... Jego zadaniem jest otwierać przed Tobą różne możliwości. Ludzie się zastanawiają, jak ja te możliwości znajdę. Ty się nie przejmuj, jak te możliwości masz znaleźć. Ty realizuj swoją część przymierza. A ten zwrot, aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, oznacza, że Bóg uwalnia Ci korzystne możliwości przez Twoje działanie w zakresie Twoich umiejętności. A rozumiesz to? Masz jakieś umiejętności i postępujesz zgodnie z nimi i to jest Twoja część przymierza. A Bóg ma teraz stworzyć Ci możliwości. To Jego część przymierza. Idę, robię to, co umiem. A Jego sprawą jest, aby to się rozpędziło. Okej? Okay. Jego sprawą jest. Moją sprawą ogłosić komuś Ewangelię. Jego sprawą pociągnąć temat tak, żeby on zaczął w ogóle wierzyć. Rozumiesz, co to jest? To jest Jego sprawa. Oczywiście on też musi się liczyć akurat w tym wypadku z wolą człowieka, ale on tam będzie robił swoje numery.
A moją sprawą jest ogłosić Ewangelię. Moją sprawą nałożyć ręce. Jego sprawą uwolnić moc. Moją sprawą jest coś zrobić, a Jego sprawą jest zrobić coś innego w związku z tym, co zrobiłem ja. To jest taki układ. To układ jest z Bogiem taki. Tu nie ma nic enigmatycznego. Tu wszystko prawnie poukładane. Prawnie i sprawnie. Rozumiesz, o co chodzi? I często ludzie mówią, bo ja nie mam. Ja mówię, no bo nie realizujesz swojej części przymierza. Nie, no realizuję. Ja mówię, no to w takim razie Bóg jest kłamcą. Są dwie opcje, jeśli czegoś nie masz. Albo nie realizujesz swojej części przymierza, albo Bóg to jest kłamca i wierzymy wszyscy w kłamce. I teraz mówię, musimy, no to są tylko dwa wyjścia, innego wyjścia nie ma. No i tam oczywiście religijni ludzie podają, ale, no ale jest z piekła. Tak i nie jest z nieba, ale jest z piekła. Tutaj nie ma w tym układzie diabła. Nie wiem, czy mówię, rozumiecie, czy nie mówię. W tym układzie przymierza nie ma diabła. Ludzie mówią, bo to diabeł. To diabeł mi nie pozwala. Jak ci diabeł nie pozwala swoich umiejętności zrobić? I diabeł ci nie pozwala? Proszę bardzo, jak to ci diabeł nie pozwala? Jak to ci diabeł nie pozwolił do hurtowni pójść? O tym buty pogadać? Jak on to zrobił? Powiedz. Ubrałeś się, założyłeś na pani spodnie, buty na siebie i teraz ty szedłeś i dorzucił ci się na nogi, tak? Zciął cię jak zapaśnik, tak? Nie? Co ci zrobił? Co ci zrobił? Myśli ci dał. Właśnie, myśli. I teraz ty, a ty się zgodziłeś. Wow. To z kim ty masz przymierze? Z kim wszedłeś przymierze? Idę do hurtowni, to idę do hurtowni. Do hurtowni idę. W głowie mam. Napij się, naćpaj się, obejrzyj sobie, proszę ciebie, Netflixa, rozumiesz, o co chodzi, nie wiem, co tam robi. Ale idę do hurtowni. Czemu idę do hurtowni? Bo tam nastąpi realizacja przymierza z Bogiem. Oto moja świątynia, hurtownia butów. Tam nastąpi manifest. Tam, ja tam przyjdę, a oni mi tam uwierzą i dadzą mi buty na opóźniony termin płatności. Taki cel. Rozumiesz? To tak zawsze będzie działać. Ciekawa sprawa jest ze słowem pożyczać. Że ty będziesz pożyczał wielu, a sam nie będziesz pożyczał nikogo. Pożyczać to słowo lawach hebrajskie. Oznacza przyłączać. Duchowe brzmienie tego wersetu jest takie. Otworzy Jahwe przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa. Zrobi to w ten sposób, że stworzy ci różne możliwości i umożliwi ci korzystanie z tych możliwości za pomocą twoich działań mieszczących się w zakresie twoich umiejętności. Dzięki temu będziesz mógł pożyczać, będziesz mógł przyłączać do siebie inne narody, a ty sam nigdy nie będziesz musiał się przyłączać do kogoś. Taki jest wydźwięk tego wersetu. Że dzięki tego rodzaju działaniu będziesz mógł przyłączać do siebie. Ale ty będziesz wolny od przyłączania się do kogoś. Nie ruszy cię to coś z zewnątrz. To cię nie pociągnie. Ale ty pociągniesz do siebie. To obietnica pańska. Jedna z setek, które winniśmy mieć wykute na blachę. Na blachę. Podsumowanie. Posiadasz w sobie siłę, wytrwałość i spryt, aby stać się człowiekiem bogatym. Bóg działa na twoją korzyść, stwarzając ci możliwości, za pomocą których możesz stać się bogatym. Te możliwości zostaną przez ciebie zauważone. Zostaną przez ciebie zauważone za pomocą realizacji twoich umiejętności. Czyli jak zaczniesz coś robić, to zauważysz możliwości. Póki nie zaczniesz czegoś robić, nie zauważysz możliwości. Nigdy tego nie odwracaj, błagam cię, bo po prostu zgubisz się w tym. Nie oczekuj, że zobaczysz możliwość i uwolnisz umiejętność. Najpierw uwalniaj umiejętność.
a następnie otworzą się możliwości. Rozumiesz? Kiedyś jeden ewangelista z tą fryzurą taką Todd White powiedział, że zanim pierwszy człowiek został uzdrowiony na jego oczach, to położył mniej więcej na 900 osób ręce. Co on robił? Uwalniał swoje umiejętności i w pewnym momencie zaczął dostrzegać możliwości. Rozumiesz? Zaczęło się to mnożyć. Ale zaczął działać najpierw. On się nie zniechęcał. Czujesz klimat, że już położyłeś ręce na 462 osoby. I wszystkim było tylko gorzej. Niektórzy umarli. Przychodzi diabeł, mówi, coś z tobą jest nie w porządku. Co ty im udzielasz? Ciotka jakoś się w ogóle trzymała, póki nie przyjechałeś, się o nią nie pomodliłeś. Pomodliłeś się, ciotka zeszła. A takich ciotek już było 16. Zastanów się, ewangelistą. Zobaczcie. A on miał 900 takich ciotek, wujków, kolegów, koleżanek i innych. Musiał być chłop wytrwały? Wytrwały. Wierzył w to, że ma siłę, wytrwałość i spryt. Dalej, mimo porażek, przecież ludzie, na 900 osób to się nie kładzie ręki w ciągu jednego dnia. Tylko to trzeba parę miesięcy. Na przykład. Prowadzą tutaj w życiu jakieś życie zawodowe, coś tam robią, to rozumiesz, o co chodzi. To tak jak nie jest chłop w szucie, raptem trafi 900 chorych. Wiesz? Nie. Todd musiał przez wiele miesięcy, rozumiecie, doznawać bardzo silnych opresji. Zgadzacie się? Opresji. Sam o tym świadczy. To nie było łatwe. O, super. Ten nie żyje, tamten okaleczony dwa razy bardziej. Temu rak od razu urósł, jak położyłem na niego ręce. To... Wiesz, o co chodzi? A co robię? Na chorych ręce kładę. A oni będą uzdrowieni. Jeden werset brzmiący w głowie, 24 godziny na dobę. Głos świata, głos Kościoła. Ty się nie nadajesz. Ty nie uzdrawiaj chorych, ty otwórz zakład pogrzebowy. Ty zarobisz na tym pieniądz. Ty bądź jak Żyd. Wiesz, o co chodzi? Nie. Będę kładł ręce na chorych. Będą uzdrawiani. Rozumiesz? Bo jestem jaki? Wytrwały. Będę widział możliwości. Coraz więcej. Będę precyzyjnie trafiał. Dalej. Aby w tych możliwościach, z tych możliwości wyciągnąć profity, musisz zacząć pracować nad tym, co dostrzegasz. Dostrzegasz coś, pracujemy. Nie liczymy, że to się przed nami otworzy, teraz rozumiesz, i wszyscy będą do nas biec. Nie. Pracujemy. Musimy coś wypracować. Musimy coś zrobić. Dalej. Bogactwa owe zawierają w sobie absolutne pełne wyposażenie twojego życia. Materialne, intelektualne, emocjonalne. Zawierają w sobie kompletny rozwój i zabezpieczenie. Absolutnie. To jest bogactwo. Gdy sięgniesz te bogactwa, to teraz musisz być skoncentrowany na Królestwie. Musisz dawać. W ten sposób będziesz pomnażał to, co posiadasz. Jeśli ty rozpoznajesz swoje umiejętności, to musisz inwestować później. Dajesz. To będzie powodowało, że będą się do ciebie przyłączały różne rzeczy. Będą do ciebie przychodziły różne rzeczy. Często ludzie na tym etapie, na przykład jeżeli chodzi o pieniądze, to oni w ogóle, oni tego nie łapią. Ja mówię, zarabiasz kasę, tak, musisz dawać ile, ja mówię, jak najwięcej. Królestwo musisz siać pieniądze, musisz siać talenty, musisz siać umiejętności, siać czas, jak najwięcej. Dlaczego?
Dlatego, że to ma tą formę pomnażania. Tutaj wchodzimy na etap nadnaturalności. Im więcej dajesz, tym więcej odbierasz. Odwrotnie niż w systemie tego świata. W systemie tego świata im więcej dajesz, tym mniej masz. To jest normalna sprawa. To tak działa na poziomie naturalnym. Tutaj ty już przestajesz funkcjonować na naturalnym poziomie. Zaczynasz funkcjonować na poziomie nadnaturalnym. Im więcej dajesz, tym więcej masz. Rozumiesz? Ten system to właśnie Boże błogosławieństwo w praktyce, którego początek pochodzi z wymiany krzyżowej Jezusa Chrystusa. Masz te rzeczy w sobie i nie wolno ci w to wątpić. Nie wolno ci na to czekać. Rozumiesz? Musisz w to wierzyć już teraz. I musisz postępować zgodnie z tym schematem, który ci tutaj podaję. Bo wtedy to będzie wszystko działać. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się za to słowo, które było wypowiedziane. Ono nie zostało wykradzione przez przeciwnika i my je zabezpieczamy w tej chwili i ogłaszamy, że złego nie tkwi. Ogłaszamy, że ono dociera głęboko do każdego z nas i wykonuje Twoją pracę, zamierzoną pracę. Amen. Amen.